Boombox BT Next firmy Mediatek o symbolu MT3166 to bezprzewodowy głośnik Bluetooth z wbudowanym niewielkim subwooferem oraz dwoma głośnikami średniotonowymi. Na opakowaniu wymienione są funkcje, które posiada głośnik. Między innymi jest to Bluetooth, radio, odtwarzacz MP3. Zawartość pudełka to pilot zdalnego sterowania, kabel AUX, kabel USB do ładowania, instrukcja obsługi oraz oczywiście boombox. Obudowa drewniana, u góry znajduje się rączka zintegrowana z podstawką na smartfona. Na panelu przednim znajduje się wyświetlacz informacyjny, przyciski sterujące i pokrętło regulacji głośności. Długie naciśnięcie włącza i wyłącza zasilanie. Krótkie naciśnięcie to wybór nośnika. Długie naciśnięcie w trybie radio powoduje wyszukiwanie stacji radiowych. Chyba nie. No dobrze, w takim razie żarty żartami, to sobie zostaje. Bluetooth mode. Podwójne krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie lub włączenie podświetlenia LED. Z boku znajdują się gniazda ładowania, mikrofonu, zewnętrznego źródła dźwięku AUX, slot karty microSD, oraz pendrive'a. Nową funkcją tego typu głośnikach jest system dual battery, czyli możliwość zamontowania dodatkowego akumulatora, dzięki czemu możemy znacząco wydłużyć czas działania urządzenia. Pojemność pojedynczego akumulatora to 1800 mAh. W pełni naładowany wystarcza na 7 godzin pracy. Aby sparować głośnik po włączeniu Bluetooth w telefonie, wybieramy MT3166. Nie jest wymagane żadne hasło. Po pomyślnym sparowaniu można odtwarzać muzykę. Sterujemy używając przycisków na urządzeniu lub na pilocie. Głośnik kosztuje 119 zł i 99 groszy, ale dla zarejestrowanych na stronie Mediatek klientów jest 10% rabatu, a za zakupy od 200 zł wzwyż wysyłka jest za darmo.
Dziękuję za uwagę. Cześć.